Hejka, jak widzieliście, dzisiaj jechaliśmy po nasze kolejne roślinki do tego zakątku pustynnego. No i jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie to. Yucca hydra. To jest nasza główna roślina, po którą żeśmy właśnie jechali. Ona będzie rosła mniej więcej w tym miejscu tutaj. Zobaczcie. Kupiliśmy ją jako czterogłową, a tak naprawdę tych głów jest 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem bym nawet powiedział, siedem głów ta yucca ma. Także, a i tutaj jeszcze wyrasta z donicy. No mega się cieszę. Zobaczcie, jak się wam podoba. Myślę, że zrobi ona tutaj robotę u nas w tym miejscu, przy tym naszym całym yuccowisku. No mega sprawa. Dodatkowo kupiliśmy taką trawę, która też sobie rośnie na pustyni, dosyć fajnie kwitnie, jak widzicie, to jest nazwa, ciężko nawet wymówić, ale zobaczcie to, jaka mrozoodporność, minus 25, minus 28, no to jest sztos, czyli praktycznie z nim nic nie trzeba będzie robić, a znając nas, to pewnie postawimy na niej daszek. No mega, myślę, że teraz to będzie wszystko wyglądało zajebiście po prostu. Sorry, ja znowu jestem w euforii. Zawsze się tak dzieje, jak kupujemy rośliny. Kolejną roślinką jest yucca gloriosa Lone Star. Tutaj mamy yuccę faksonianę, nie za dużą, no ale jest. Następną roślinką jest yucca treculeana. Zobaczcie, jakie ostre szpadle. Kurczę, no masakra. Niebezpieczne dla dzieci. Widzicie, też mam ręce już troszkę poharatane, no ale nieważne. No i ostatnią naszą rośliną, którą kupiliśmy, jest to yucca aloifolia. Zobaczcie. Wygląda troszkę jak gloriosa variegata, ale jest to yucca aloifolia. Bardzo ładna yucca, która potrzebuje bardzo przepuszczalnego podłoża, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. No i tutaj nasz zakątek pustyny. Widzicie, ziemia już czeka. Perlit również. No i będziemy działać, myślę, w przyszłym tygodniu to zrobię wam film z sadzenia tych wszystkich roślin oraz dodatkowo będziemy sadzić nasze te małe rostraty, które żeśmy dostali od Michała. Link do jego Olixa znajdziecie w opisie filmu. Także tak to wygląda. Biorę teraz nóż i rozetniemy sobie te roślinki, niech się już troszeczkę rozłożą. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. 6 nowych roślin w naszym zakątku pustynnym. No ale tato moim zdaniem robi mega robotę. Obok, z tyłu tam elaty, to druga taka yucca. Dość mniej popularna niż rostrata zwykła, tak? I bardzo odporna na mróz. Zobaczymy, czy jest tutaj. Jest kartka, patrzcie. Yucca rostrata, tak zwana hydra. I minus 20, minus 22, także jest odporne bydle. Tak prezentują się roślinki po rozpakowaniu. Yucca treculeana. Troszkę ma grzyba, widzę tutaj, nie widziałem tego, jak była zapakowana, ale myślę, że to jest na tyle symbolicznie, że po prostu nic temu nie będzie. Widzicie, nowe liście sobie tutaj wypuszcza. Tutaj mamy tą trawę. Ja ciężko tę nazwę mam wymówić. Hesperoidae? Coś w tym rodzaju. Faksonianka. Ona się jeszcze bardziej otworzy, myślę. No i tutaj gloriosa Lone Star. Na pewno ta hydra, tak jak mówiłem wcześniej, ona będzie posadzona w tym miejscu mniej więcej. A co zrobimy z tymi mniejszymi, no to się jeszcze okaże, bo być może tutaj będzie troszkę za gęsto i coś będziemy dalej kombinować. Także zobaczcie, jak to będzie wszystko fajnie razem wyglądało. Patrzcie. Mega sprawa. Mega, mega, mega. Tak to wygląda.
Cały ten nasz zakątek pustynny będzie tutaj miał. No ręce i nogi, zobaczcie jaka perspektywa. Hydra z tyłu za latą. No bomba po prostu. Nic, to by było na tyle. No widzimy się, słyszymy się w następnym filmie przy sadzeniu tych piękności. Także już Was zapraszam do oglądania i zarazem dziękuję za oglądanie tego filmu. Do następnego, cześć!